Witajcie, ja jestem Narubia, to jest kolejny odcinek z cyklu Zarabiacze. Jak się zastanawiałem, czy tej bitwy nie wrzucić do serii Łowcy Skarbów, ze względu na to, że nawet nieźle wyszło. Natomiast pokazywałem ten pojazd już wielokrotnie, dlatego stwierdziłem, że tym razem wrzucę go do Zarabiaczy, bo to nie ma ograniczenia. Mogę pokazywać powtórki na tych samych czołgach często. Ważne, żeby to była dobra bitwa, na której zrobimy dużo i dużo zarobimy. 622-44 prowadzone przez kolegę Azer.pl z klanu Klik. Ładna nazwa. Z tym, że mam nadzieję, że to nie jest klan klikaczy, takich tak zwanych wotowych, czyli graczy na artylerii, ale taki normalny, powiedzmy sobie, normalny klan. Dobrze, pierwszy strzał. Na razie cisza, nie wiadomo dokładnie, co się tam działo. 622-44 to oczywiście jeden z fajniejszych zarabiaczy, jeśli chodzi o przyjemność gry, o fan z gry, ze względu na to, że jest to bardzo mobilna zabawka, ze względu na to, że ma rewelacyjne działo ze względu na jedną rzecz, na DPM. Mam nadzieję, że już wiele osób wie, że to działo przeładowuje w granicach 6,6 sekundy. Bije po 390 i naprawdę to co można robić z tym działem, to jest coś niesamowitego. Patrzcie. Pierwszy strzał już jest przeładowany, drugi strzał i wykończony Tiger. Celność tego działa nie poraża. No niestety to jest tylko 0,41, ale jak widać na takie średnie odległości sobie zupełnie dobrze radzi. Na dalsze snajpienie raczej nie ma co liczyć, ze względu na właśnie tą mizerną celność. Ale cóż, strzały z biodra również wychodzą. Naprawdę jest to ciekawa zabawka. Oczywiście polecono tylko osobom, które lubią te deki, ale... To jest coś takiego, że jeżeli nas wyrzuci odpowiednio, jeżeli wyrzuci nas na jako praktycznie top tiera, jeżeli będziemy mieli małą ilość siódemek dodatkowo, to naprawdę tym pojazdem mieli się wówczas na pierwszej linii, na przełamanie, walczy się ze wszystkimi, że tak powiem, na krótkim dystansie, łeb w łeb, tak żeby jak najwięcej być właśnie na bliskim kontakcie, jak najwięcej w ruchu, wówczas naprawdę ten pojazd pokazuje taki niesamowity pazur. Można wtedy naprawdę czerpać fan z takiej gry bardzo agresywnej, bardzo otwartej, bardzo takiej narzucającej jakby swoją siłę, swoją wolę przeciwnikowi, gdzie on bardziej się wtedy cofa, bardziej gra tak, że tak powiem, w sposób zachowawczy, no bo tak ten czołg pozwala. No dobrze, na razie jest 4-3, jest nieźle, chociaż po ilości HP trochę widać, że przez drużyna przeciwna jest lepiej, ma lepiej jak na razie. No zobaczymy, co się będzie działo. Kolega na razie nie idzie do przodu, tutaj zostaje sobie na górce. Próbuję właśnie wysnajpić. Patrzcie, strzał. Na 397 to już jest taka normalna wartość z tego działa. Nagle zaczyna się robić nieciekawie. 4900. Jeśli chodzi o HP naszej drużyny i jeszcze prawie 6700 z drugiej. Niby 4 do 5, nie ma tragedii, ale powiem szczerze, że w momencie, gdy mamy tego moda pokazujące HP drużyn, naprawdę wtedy wówczas dopiero widać, czy nawet grając przeciwko drużynie, która jest może nieliczna, jednak widząc, że mamy mniej HP od tamtej drużyny, wówczas jeszcze uważać, to właściwie inaczej zagrać, bardziej oszczędzać, dbać o to swoje HP, dlatego też i warto mieć takiego moda.
7 do 8 kolega przegrywa. No jest, tak w ogóle nie powiedziałem, jest w drużynie razem, znaczy w plutonie z drugim kolegą Master Owitz na te 25/2. Prawdopodobnie farmi sobie kolegę. Ciao. No i niestety właśnie ten drugi taki su wykończył kolegę naszego głównego bohatera Azera. 10 do 7. Przewaga zaczyna się robić coraz bardziej wyraźna. Gotów do strzału. Pojazd przeciwnika zniszczony. Trzy ładnie. Nawet nie przycelowany do końca. Tak lekko z półobrotu. Niczym Chuck Norris kolega tutaj wykańcza swojego jakby współtowarzysza gry. Podobnie jak on zarabia czasu, słowa się 2.34. No dobrze, 8 do 10, ale w dalszym ciągu przewaga teamu drugiego jest no, 8 do 11, bardzo znaczna, bo w tym momencie już prawie dwukrotnie większa, aniżeli drużyny broniące się na chwilę obecną. No jak trzeba się teraz wycofać i spróbować coś bronić na zasadzie i jeszcze wykorzystywać tych, którzy podświecają i snajpić. Wówczas wtedy nie będziemy widoczni na drużyny przeciwnej. Chociaż już cały misterny plan spełzna niczym, bo już został KW1 kontra SU. KW1 jest twarde, ale jeżeli mamy 175 penetracji, to już nie ma tego takiego marginesu bezpieczeństwa dla SU. Patrzcie, jak szybko przeładowuje. KW3 jeszcze nie przebija. Ładnie. I KW3 jest zniszczony. Jak na razie problemy mają z przebiciem. Oczywiście, mając 170 penetracji około, z problemu się przebija SU. Chyba że stoi pod jakimś tam dziwnym kątem, wówczas ten jakby taka wartość penetracji, która będzie potrzebna dla przebicia, musi być oczywiście większa. Dobra, jest szafka. Straciłem cel. Szkoda tego strzału. Teraz dosyć nieprzyjemny przeciwnik. Czyli susto. No i niestety dodatkowo jeszcze z kierowcą. Czysto również szybko przeładowuje, więc trzeba trochę na niego uważać. Jest szafka. A jeszcze z driftem. No i tutaj był błąd. I to bardzo duży błąd popełniony przez kolegę w szafce. Tak w ogóle tu nie powiedziałem, że kolega już sam został. Wszyscy inni poginęli. To im naprawdę dobrze wyszło. Ten reload to jest potęga w tym ciągu. No i tak. 4218 HP zabrane od drużyny przeciwnej, czyli damage zrobiony albo zadany. Kolega został sam przeciwko S51 oraz Grillowi. Zobaczymy. Kolega Rysio z drugiej BP gra na S51. Ma fajna arta kiedyś. Bardzo często brana na wszelkiego rodzaju CW. Natomiast w chwilę obecną już straciła swój blask, straciła swoje jakby walory, atuty. No i niestety, prawdę powiedziawszy, tylko chyba najbardziej zagorzali zwolennicy tej artylerii są jeszcze w stanie zmusić się do tego i zagrać się nią kilka bitew. No dobrze. Dobra, nie ma co, spróbujmy przyspieszyć to delikatnie. To może się jeszcze ciągnąć chwilę. Jest grillek. Nie skupiony do końca, ale mimo wszystko celność tego działa na papierze słaba, a na w rzeczywistości naprawdę nie jest źle. Oczywiście jego matchmaking jest troszeczkę niesprawiedliwy, ponieważ wyrzuca go na max 9. Czego często wyrzuca? Może nie tak z częstotliwością
że co drugą bitwę, ale jest on właśnie jako taka zapcha i dziura dla dziewiątek. No i wówczas jest nieciekawie, wówczas ładujemy golda i bijemy z golda. Tej penetracji na goldzie nie ma też takiej jakiejś strasznie dużej, bo aż albo tylko 217, ale już na te dziewiątki spokojnie wystarczy. Urban 95. Pozdrawiamy kolegę Urbana. Zwykle nie zwracam uwagi na to, co się pisze na czacie, ale na chwilę obecną mało się dzieje. Kolega sobie jeździ tutaj za TS-51. No i trzeba tylko go odnaleźć po to, żeby zdobyć kolejnego fraga. Raczej nie wytrzyma konfrontacji z takim bardzo żwawym, mobilnym i szybko strzelającym Tedekiem. No dobrze, przyspieszmy, bo znowu nie wiadomo gdzie kolega się ukitrał. Albo skitrał, jest! To musiał poczuć. Oj, losowanie mizerne, 319. 319 tylko. No powiem szczerze, bitwa zrobiona na dużym luzie. Kolega sobie tutaj pojeździł, poniszczył przeciwników, dzięki czemu zrobił MK. Dostał medal pula. No dobra, nie będę komentował. Medal Kobanowa, czyli został sam na pięciu. Top Gana, czyli specjalistę, duży kaliber oraz czołgisty snajpera. Tak jak powiedziałem, 0,41 celności, a jednak okazuje się, że nawet celne. 4808 damage'u i 10 fragów. O te fragi najbardziej chodziło. Damage jest taki przyzwoity, jak na ten czołg, ale powiem szczerze, mogłoby czasem wejść tam jeszcze parę strzałów. Zobaczymy, ile kolega oddał, ile przypenetrował. No tak, 20 strzałów oddanych, trafionych 17 i 7 spenetrowanych. Także naprawdę nieźle. Teraz zarobki za 4808 damage'u, 75 tysięcy. Z pionką byłoby już 113. Nie jest źle, ale też i nierewelacyjnie. Same pociski kosztowały 22 tysiące, stąd też i taki zarobek netto, czyli po odjęciu wszystkich kosztów, to jest prawie 50 tysięcy. Jak widać, ten Tedek zarabia. Może nie ma kokosów, ale naprawdę jest w stanie sobie zarobić na siebie, na swoje utrzymanie oraz pewnie na jakiś tabun innych czołgów w garażu. No dobrze. Fajna bitwa. Zarobek średni, ale powiem szczerze, że bitwa naprawdę warta pokazania. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.